2 listopada wspominamy błogosławioną Małgorzatę Lotaryńską, zakonnicę. Małgorzata urodziła się w 1463 roku na zamku w Vaudémont jako najmłodsza córka hrabiego Fryderyka Lotaryńskiego i Jolanty Andegaweńskiej. Miała 7 lat, gdy zmarł jej ojciec. Przez następnych 7 lat była wychowywana przez swojego dziadka, króla Ireneusza Andegaweńskiego. Tam poznała duchowość świętego Franciszka z Asyżu i świętej Klary. Miała 25 lat, gdy wydano ją za mąż za Ireneusza z Alencon. W ich małżeństwie urodziło się 3 dzieci. Małgorzata miała 29 lat, gdy owdowiała. Poświęciła się wtedy wychowaniu dzieci i przez 24 lata roztropnie administrowała swoim księstwem. Dla chorych ufundowała szpital, a pod koniec życia ufundowała klasztor sióstr Klarysek w Alencon i w Argentan i wstąpiła do niego. Prowadziła tam surowe życie zakonne. Zmarła 2 listopada 1521 roku. Jej kult zaaprobował Benedykt XV w 1921 roku. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którą napełniłeś swoją służebnicę, błogosławioną Małgorzatę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.